Hola amigos! Hola! Witamy Was prosto z Meksyku. W tym filmie chcielibyśmy Wam powiedzieć, co w ogóle tutaj robimy w Meksyku, jak się tutaj dostaliśmy, po co tu w ogóle jesteśmy i jak się spakowaliśmy na tą roczną podróż. Tak, ale nie ma kanału Zarównik bez świetnej muzyki i pięknych ujęć. Dlatego od tego zacznijmy. Corrupto, vida dedicado al falso contaminado, encaminado a los campos minados, seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su juego mental. Po 27 godzinach podróży wreszcie jesteśmy w Cancun i oto jest nasz hotel. Właściwie dzisiaj śpimy w kapsule, żółtej kapsule, ale jesteśmy padnięci, idziemy zaraz się odświeżyć, później coś zjeść i do śpiórkolotu. Właśnie przejechaliśmy się. O Jezu. A to bym się przejechał. Właśnie jechaliśmy taksówką, nie wiem jak to nazwać, ale takim wspólnym transportem z innymi ludźmi. Było 14 osób w takim małym busie. Nie wiem, tam dziewięcioosobowym, nawet nie chyba. No, ale generalnie to już od chyba 5 godzin jesteśmy bez internetu, bo nie mamy tu jeszcze internetu. Nie wiemy za bardzo, gdzie udać się do hotelu, który mamy wynajęty. Nie ma w ogóle sieci. Więc generalnie to idziemy sobie na plażę, która jest o tam. I co? Zamówimy jakieś piwko, może będzie Wi-Fi, to się dogadamy. Dotarliśmy wreszcie do naszej miejscówki, chociaż no nie było łatwo. Szliśmy w 35-stopniowym upale. No nie wiem ile zrobiliśmy, ale generalnie no nie mogliśmy znaleźć tej miejscówki. Ale myślę, że było bardzo warto, bo wygląda obłędnie. To taka werandka. Na górze coś, na górze. Czas na prysznic. Dobra, chodźcie, pokażemy Wam nasz cały dobytek, który wzięliśmy ze sobą na rok. Okej, więc zaczniemy od elektroniki. Tutaj mamy na statywie nasz aparacik Sony A6300 razem z założonym obiektywem Sonego 35mm. Idziemy dalej. Okulary jedne, przeciwsłoneczne, okulary drugie. Przejściówka do kontaktu. W Meksyku jest, są takie dwa bolce. Ładowarka do baterii w aparacie. Dodatkowa bateria w aparacie, bateria do GoPro, dodatkowa. Kręcę właśnie GoPro z 7 Black, GoPro 7 Black. Jeden, drugi powerbank, myszka, mikrofon krawatowy, słuchawki bezprzewodowe. Tutaj mamy drugi obiektyw 16 mm z Sigmy. To jest taki uchwyt do GoPro. Następnie mamy latarkę, pilot do aparatu. Dysk 1 tera, no i oczywiście komputer 15 cali. Dalej lecimy. Mamy Kindla. Tutaj mam nasze wizytóweczki. Trzy telefony. Jeden do karty tutaj lokalnej. No i dwa nasze. Jedna druga lampka czołowa. Następnie kolejny uchwyt na GoPro. Karty. Następnie bidon, który służy, który ma filtr antywirusowy i antybakteryjny, zatyczki do uszu, jakieś klamerki, probiotyki, muga i tutaj jest 30 przeciwko opalaniu, dwie zasłony na oczy do podróży. Dobra, jedziemy dalej. Do tego mamy
linery, czyli takie pościele do śpiworów. Dwa, tutaj mamy dwa śpiwory. Co do namiotu do śpiworów mamy jeszcze właśnie namiot. To jest Tropik. Moskitiera razem z Tropikiem. Dodatkowo są, jest oczywiście stelaż cały do namiotu. Tutaj mamy, co tam do namiotu jeszcze, to są poduszki. Aha, i jeszcze mamy materac, taki dmuchany, cienki, dosyć mało miejsca zajmuje. Dodatkowo mamy kosmetyczki, oczywiście niezbędne kosmetyki. Tutaj mamy laner, bez laner tego ani rusz. Laner podróżniczy. Flagę Polski. Flagę Polski. Mamy sztućce, taka łyżka, no, nóż i widelec w jednym. Tutaj mamy takie woskowiki, jakbyśmy chcieli sobie zapakować do jedzenia, to możemy sobie to spakować i to z wielokrotnego użytku. Tutaj mamy najniezbędniejsze jakieś tam leki, typu to, co możemy sobie po prostu wziąć, jak nam się coś przydarzy, a potem iść ewentualnie do apteki, jakieś ibupromy, nospę, na gardło, plasterki. I dużo węgla. I węgiel. No. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tę sekcję. Przechodzimy do kolejnej sekcji. To jest sekcja dokumentowa, czyli mamy tak, skany naszych paszportów, po to, żeby w razie czego móc ich użyć. Mamy certyfikaty covidowe, mamy dodatkowe zdjęcia, które zrobiliśmy. Tutaj mamy dwa dokumenty potwierdzające nasz wjazd do Meksyku. Mamy książeczki szczepień oraz międzynarodowe prawo jazdy. Każdy z nas ma dwie sztuki, bo są dwie konwencje, a my chcemy podróżować po różnych krajach, więc musieliśmy zaopatrzyć się w oba. I tak, przejdźmy może do moich ciuchów, które tutaj widać. Mam tak, wziąłem sobie bieliznę termiczną, bluza i spodnie. Wszystko jest oczywiście popakowane do takich organizerów i muszę przyznać, że to dla nas było no zbawienie, jeśli chodzi o opakowanie i jeśli chodzi później o znajdowanie rzeczy. Bielizna, następnie tutaj wziąłem sobie dwie pary spodenek krótkich, jeansy, których pewnie nigdy nie użyję, i dresy oraz no taka cieplejsza bluza czy tam sweter. Ok, tutaj mam koszulki, wziąłem z 6 lub 7 par koszulek, 7 sztuk koszulek. Mamy dwa ręczniki z mikrofibry. Przejdźmy może teraz do Ewci rzeczy. Moje rzeczy, o dziwo, zmieściło mi się to wszystko do plecaka, czyli mamy tak, mamy koszuleczki, jest ich jakieś 10 sztuk, zajmują mało miejsca, na szczęście są kompaktowe. Bielizna, jakieś tam skarpetki, majtki i inne gadżety. Tutaj są bodajże spodnie, tak, spodnie, jakieś dwie pary leginsów, jeansy i spodnie takie luźne spodnie do podróży. Tutaj są jakieś spodenki do spania. Tutaj o dziwo wzięłam tylko jedną sukienkę, jedną spódnicę i pareo, żebym mogła sobie to założyć zarówno na głowę, jak i na siebie, jako sukienkę czy spódnicę. Z grubszych rzeczy wzięłam bluzę, taki polarek, oraz spodnie takie cieplejsze, termiczne, z wełny merino, i koszulkę z długim rękawem. A tutaj mam jakieś takie spodenki, trzy pary, jeszcze jedną koszulkę i jakiś sweterek. Tak, a z butów, no to tak, ja wzięłam klapeczki, żebym miała na plażę i na prysznic, sandały, no i adidasy. No ja oczywiście mam japoneski, adidasy oraz trampki. I teraz przejdźmy do plecaków. To może zaczniemy od jednego z mniejszych. Mamy dwa mniejsze, dwa większe. Tutaj mamy duże plecaki, które wzięliśmy ze sobą. Ten jest mój, 35 litrów, oraz Ewy, 35 litrów. Jak widzicie, jest jeszcze znaczek z Santiago de Compostela, drogi, którą przeszliśmy zaraz po naszym ślubie. No i dwa mniejsze plecaki. Ten ma bodajże 25 litrów lub 20, nie pamiętam. Ale tutaj zmieściliśmy wszystkie rzeczy, które nie zmieściły się do naszych większych plecaków. Oraz stricte plecak na sprzęt. Może nie ma tam nic ciekawego, ale bardzo fajnie można sobie pogrupować sprzęcior.
no co tam potrzebujemy. Akurat tutaj same zostały kable, więc ich nie wyciągałem. Oczywiście czapka z daszkiem, saszetka na dokumenty. Mamy też taką saszetkę bezpieczną. Gdzieś jest. Ok, i plecak taki na ramiona. No. No, żeby po prostu gdzieś jak jesteśmy, to żeby wziąć na wycieczkę. Tak. No i tu jeszcze zostały kurtki. No to mamy, każdy z nas ma kurtkę taką softshellową. No i Jewcia tu jeszcze bluzę. No i można powiedzieć, że jeśli chodzi o sprzęt na rok, no to to jest wszystko. Dziwne, że spakowaliśmy się do tych plecaków. Tak patrząc na nie, jak są puste. Kto to teraz poskłada z powrotem? Właściwie to planowaliśmy wyjechać już od dłuższego czasu. Sprawę przyspieszyło to, że zostałem objęty zwolnieniami grupowymi. Początkowo chcieliśmy jechać do Azji Południowo-Wschodniej, ale z racji panującej sytuacji na świecie, a szczególnie w Azji, my musieliśmy albo poczekać i to nie było pewne, kiedy tak naprawdę będzie można pojechać, albo nieco zmienić nasze plany. I w sumie zrobiliśmy to drugie. Postanowiliśmy, że polecimy do Ameryki Południowej i jeśli starczy chęci, czasu, pieniędzy, no czasu to w sumie mamy, to będziemy chcieli podróżować, no zakładamy sobie rok. Zaczynamy od Meksyku. W zasadzie już zaczęliśmy. 3 dni temu. Zaczęliśmy od półwyspu Yucatan. Będziemy się kierować na zachód, do Meksyku, do miasta Meksyk. I stamtąd będziemy tak naprawdę już cały czas zmierzać na południe. Przez po kolei tam jest Gwatemala, jest Salwador, Honduras, Nicaragua, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Ekwador, Peru, Chile. No i zobaczymy, na ile tak naprawdę nam starczy, bo no może być różnie, tak? To czasowo nie wiemy też, jak to wygląda, nie wiemy, ile nam to zajmie, ile jakby w każdym kraju będziemy w stanie ile zwiedzać, żyć, gdzie nam się najbardziej spodoba, bo też nie chcemy się tutaj zamykać na jakiś dany jeden kraj, po prostu zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli nam się spodoba jakoś bardzo w jednym, no to zostaniemy dłużej, jeżeli nam się jakoś niespecjalnie spodoba, no to zostaniemy krócej, nie mamy. No, nasz plan, powiem szczerze, jest taki bardzo elastyczny. I to jest w tym wszystkim piękne. Po pierwsze, musieliśmy mieć paszport, który jest ważny minimum 6 miesięcy. Po drugie, trzeba było wygenerować sobie specjalny kod QR, który zaświadcza o tym, że zostaliśmy zaszczepieni na COVID-a. Chociaż oczywiście można również zrobić testy, co jest prawdopodobnie po prostu bardziej kosztowne. Oraz wydaje mi się, że trzecia opcja była taka, że osoby, które były ozdrowieńcami, również jakby ta opcja wchodziła w grę. Natomiast no, my się zaszczepiliśmy, więc wygenerowaliśmy sobie kody QR jako certyfikaty potwierdzenie szczepionki i to było wystarczające właśnie do tego, żeby taki kod QR wygenerować. Tak. Po trzecie, musieliśmy mieć wygenerowane kody QR pozwalające na wjazd do Hiszpanii. Też właśnie odnośnie COVID-a, odnośnie naszego stanu zdrowia. No, z dokumentów to tak naprawdę tyle, nic dodatkowo nie musieliśmy robić. Jedyne co, to jeszcze to międzynarodowe prawo jazdy, które wam wcześniej pokazywaliśmy. Tak, tak. Aha, i jeszcze książeczka szczepień, którą wzięliśmy, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś ją będzie tutaj sprawdzał. Bardziej to chodziło o to, żeby w razie był, gdyby ktoś, nie wiem, z nas na przykład na coś zachorował, wtedy się pewnie to okazuje gdzieś tam w szpitalu czy lekarzowi i oni stwierdzają, czy jakby jeżeli mieliśmy szczepionkę, no to prawdopodobnie po prostu wykluczenie tej choroby. No tak, no generalnie wszystko tam bazuje na kodach, więc wydaje mi się, że ten system jest jakiś globalny, znaczy, mam taką nadzieję. Szczepiliśmy się na choroby występujące tropikalnie, szczególnie nastawialiśmy się w sumie na Azję, ale z tego co później zauważyliśmy, jak zmieniliśmy nasze plany, to wynikało tyle, że po prostu te same choroby występują również tutaj. Właśnie pani przyniosła nam
takie oto przepyszne, pękate kokoski. Odnośnie tego, gdzie będziemy spać, to tak naprawdę będzie to zależało od wielu rzeczy. Pierwszy nocleg, jaki mieliśmy, no to był zaraz po przylocie, no to musieliśmy coś takiego mieć pewnego, żeby się przenocować, na następny dzień ruszyć. Wynajęliśmy sobie na pierwszy tydzień w El Cuyo ten domek, w którym właśnie nagrywamy. I tak. A później w sumie tak, no zobaczymy. Jest też taka opcja, żeby spać w namiocie, bo również po to go zabraliśmy. Dzięki temu zaoszczędzimy na spaniu w hotelach, motelach, hostelach. Ale to jeszcze zobaczymy. Tak, w grę wchodzi jeszcze couchsurfing. No, zobaczymy w sumie, jak to wygląda, ponieważ nigdy nie korzystaliśmy z tego typu noclegów. No, mamy nadzieję, że trafimy na fajnych ludzi i to też myślę, że jest bardzo duża możliwość, żeby poznać właśnie no po prostu mieszkańców tych miast, tego regionu i żeby też pokazali nam miejsca, których nie ma w jakichś przewodnikach, nie ma na blogach, nie ma w internetach, nigdzie, tylko po prostu to są ich miejsca, które sami oni preferują. Więc myślę, że to jest mega fajne i warto z tego skorzystać. Tak, więc mamy namiot, couchsurfing, no i w ostateczności będziemy poszukiwać różnych tanich hosteli. Hoteli raczej będziemy unikać. Tak, jeśli chodzi o hostele, to oczywiście będziemy szukać takie, które są wieloosobowe, bo one są również najtańsze. A dodatkowo jest to naprawdę fajna opcja do tego, żeby poznać nowych, ciekawych ludzi. I pouczyć się języka. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam ułatwioną sytuację, ponieważ zostałem zwolniony, tak jak wcześniej wspomniałem. A jeśli chodzi o Ewę, to fajnie, bo udało jej się uzyskać w swojej firmie, w sumie tej samej, urlop bezpłatny roczny. No i to jest dosyć komfortowa sytuacja, bo zawsze może wrócić do firmy po tym okresie naszej podróży. Ja jestem odpowiedzialna głównie za to, jak nasza podróż będzie wyglądała. Ewa jest świetnym logistykiem. Wiadomo. Więc jakby na mojej głowie leży to, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy zwiedzać, jak będzie wyglądał ogólnie tak nasz następny dzień, bądź tydzień. Oczywiście razem tutaj się dogadujemy w tej kwestii. Tak, dodatkowo Ewa jest odpowiedzialna w dużej mierze za Instagram, bo jednak no, musi być jedna osoba wyznaczona do tego, żeby dane social media ogarniać. Nie mamy osoby od Facebooka, ale to chyba jeszcze się będzie tak, trzeba jakoś się ugadać. Tak, jeśli chodzi o YouTube'a, no to ja wiodę tutaj prym. Jestem odpowiedzialny za to, żeby planować nagrywanie materiałów, nosić ten sprzęcior. No. Akurat ja noszę plecak ze sprzętem. Ciekawe. Naszą główną kartą i kontem związanym z płatnościami będzie jest Revolut. Wydaje nam się, z tego co też się orientowaliśmy, jest to najbardziej korzystna z opcji. Mamy też karty swoich banków, ale z racji wysokich kosztów związanych z wypłatami czy też z zagranicznymi przelewami będziemy raczej używać w większości przypadków Revoluta. No Revolut to tyle jest fajny, że to przewalutowanie jest praktycznie po takiej samej cenie no jak po prostu kursuje dana waluta. Tak, więc myślę, że to jest najlepsza opcja. Chociaż oczywiście najbardziej się opłaca wyciągnąć pieniądze i płacić w lokalnej walucie, bo też nie zawsze można użyć terminalu płatniczego. Dziękujemy Wam, że dotarliście do końca tego filmu. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to mamy swoje konto na Patronite, które tak samo się nazywa jak nasze konto na YouTubie, czyli Zarównik. Tak, a link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. No i co? Do zobaczenia następnym razem.